Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na drugi filmik z przeglądem kosmetyków marki Yves Rocher. Pierwszy filmik w tym momencie Wam podlinkowałam na górze na karcie i tam znajdziecie kategorię pod tytułem żele pod prysznic i kilka słów na temat dokonywania zakupów Yves Rocher. Polecam również zapoznać się z komentarzami pod tym filmem, bo tam Karolina, którą serdecznie pozdrawiam, dosyć mocno uzupełniła te treści, które ja Wam przekazywałam w filmie. Głównie też o informacje dotyczące tej oferty wysyłkowej. Także gorąco polecam również zapoznać się właśnie z tymi komentarzami. Dzisiaj przychodzę na pewno z kategorią włosy. Zobaczymy, czy jeszcze z jakąś, jak się wyrobię, ale Wy już to na pewno wiecie, bo to jest napisane na miniaturce i pewnie w tytule tego filmu. Nie powiedziałam chyba w tamtym filmie jednej rzeczy. Yves Rocher ma jakąś magiczną manię jakby ukrywania swoich kosmetyków na stronie internetowej. Nie wiem, o co tutaj chodzi, nie potrafię tego zjawiska do końca wyjaśnić. I właśnie teraz usiadłam, żeby zacząć opowiadać Wam o szamponach i jeden szampon mi znikł z tej strony. I nie wiem, czy on znikł całkowicie, czy on znikł chwilowo, czy on jest właśnie jakoś ukryty. I od niego właśnie to zaczniemy. Być może on jest nadal w ofercie, dlatego sobie pozwolę o nim Wam powiedzieć, a jego miałam chyba 3 opakowania, o ile pamięć mnie nie myli. Jest to szampon z serii Anti-Age, pojemność 200 ml, muszę się przesunąć. Pojemność 200 ml, jego cena to 11,90 i ma być to szampon, który nadaje nam witalności i jest dedykowany właśnie do włosów, które wraz z wiekiem straciły gęstość. Innymi słowy, ponieważ do tego szamponu również mamy niejako w zestawie maskę, taką samą, ma być to właśnie produkt taki anti-age, nadający również gęstość, nie wiem, objętość, witalność. On zawiera olejek z kameli, który ma za zadanie odżywić i odbudować strukturę włosa oraz wygładzić łuski. Zawiera również winorość czerwoną, która ma stymulować mikrokrążenie. I co muszę Wam powiedzieć o tym szamponie? Tak jak wspomniałam, miałam go bodajże 3 opakowania i on się bardzo szybko mi kończył. O ile pamiętam, na pewno był to szampon kremowy, natomiast o ile pamiętam, on miał dla mnie zapach w porządku, lekko taki kwiatowy. Na pewno nie był to zapach drażniący mnie, ale... Tu mi coś przeskoczyło. I dosyć szybko się kończył, nie obciążał włosów, nie przesuszał, nie robił z nimi nic złego. Był naprawdę przyzwoitym szamponem, ale poprzez, nie wiem, czy poprzez swoją konsystencję, czy jakby o co tutaj chodzi, on był tak bardzo mało wydajny, że jakoś już na kolejne opakowania się nie skusiłam. Jeżeli ten szampon nadal jest w ofercie, to odpowiedź na pytanie, czy Wam go polecam, czy nie, będzie taki pół na pół. Myślę, że na wypróbowanie w tych, wiecie, wszystkich promocyjnych cenach, okej, ale tak, żebym ja osobiście chciała do niego wracać, to nie. Natomiast włosy były naprawdę po nim stosunkowo ładnie wygładzone. Kolejny szampon, którego teraz w tym momencie, może inaczej, w tym momencie używam dwóch szamponów naprzemiennie. Dlaczego? Ponieważ przy obydwu tych szamponach było napisane, żeby stosować je co 2 dni. I pierwszy szampon, którego używam, to szampon z serii jakby dedykowanej danemu kolorowi włosów. Czyli mamy szampon do włosów blond z tej serii, szampon do włosów siwych i szampon do włosów brązowych. I ten szampon do włosów brązowych zawiera ekstrakt z chinowca i mamy tutaj 200 ml produktu, cena to jest również 11,90. Szampon ten ma dosyć specyficzny kolor czerwony, jest on prawie przeźroczysty, czyli nie jest to szampon kremowy. I on ma za zadanie zarówno oczyścić włosy, jak i podkreślać blask włosów brązowych. I tak jak Wam wspomniałam, oni tutaj piszą, aby stosować go 2-3 razy w tygodniu. Ja też go tak właśnie stosuję. Czy jestem z niego zadowolona? Muszę Wam powiedzieć, że tak. Nie zauważyłam, żeby ten szampon przesuszał moje włosy. O dziwo, jest on właśnie stosunkowo wydajny, może przez to, że go nie używam codziennie. Przerażające jest trochę ten jego czerwony taki, czerwony kolor. Czy mam wrażenie, że moje włosy są jakieś bardziej błyszczące, czy są ładniejsze? Zaryzykowałabym stwierdzenie, że może i faktycznie on dodaje im trochę blasku. Nie przesusza, nie robi siana, naprawdę jest warty polecenia. Czy one jakby stają się bardziej brązowe i tak dalej?
Powiem Wam, trudno mi to stwierdzić. To może Wy możecie to zauważyć po moich filmach. Ja tak patrząc w lustro nie widzę, żeby te włosy były bardziej brązowe, ale jakoś wierzę w jego działanie, więc się trochę na siłę doszukuję tych bardziej może brązowych refleksów we włosach. Szampon, którego właśnie używam naprzemiennie z tym do włosów brązowych, to szampon do włosów wypadających. A więc dosyć już droga pozycja, ale i większe opakowanie. Szampon ten ma 300 ml i kosztuje w regularnej cenie 15,90 i jest to szampon stymulujący przeciw wypadaniu włosów z białym lubinem bio. Tutaj możemy sobie do niego dokupić takie super hiper ampułki, które również mają pomóc w wypadaniu włosów. I pamiętam, że Marzena z kanału Maziowa Szkocja używała tych ampułek i mówiła, że one faktycznie pomagają, natomiast pomagają w momencie ich stosowania. Ja się nigdy na te ampułki nie zdecydowałam, one są drogie, bywają na promocji, no i oczywiście mamy tę super hiper okazję, ale mimo wszystko jakoś szkoda mi było wydać na nie tyle pieniędzy. Natomiast ten szampon stymulujący przeciw wypadaniu włosów zawierał łubin. Ten z Green Farmacji, którego używałam, zawierał łopian. To są dwie zupełnie różne roślinki, a ja sobie, wiecie, z nich zrobiłam jedną. I muszę Wam powiedzieć, że ten szampon jest kremowy i w jego przypadku przeszkadza mi niestety jego zapach. O ile zapach łopianu mi się podoba, o tyle zapach łubinu już mi się nie podoba. Czy zauważyłam, żeby włosy mniej mi wypadały przy takim stosowaniu właśnie naprzemiennie? Czyli jeden dzień ten, jeden dzień ten. Nie. Nie zauważyłam, żeby włosy, nie wiem, stały się mocniejsze, żeby mniej mi wypadały. Być może jest to kwestia tego, że za krótko jeszcze używam tego szamponu. Jeżeli coś by w tej kwestii się zmieniło, to na pewno Was update'uję. Ale muszę przyznać, że mimo tego zapachu, który nie do końca mi odpowiada, szampon dobrze też myje włosy, nie obciąża ich, nie są sianowate. Jest naprawdę dobrym szamponem. I myślę, że jest również wartym polecenia produktem, z tego względu, że może właśnie ktoś zaobserwuje z Was, że faktycznie te włosy stały się mocniejsze. Jeśli mam wybrać, który szampon z tych dwóch wolę, czy ten do włosów brązowych, czy ten przeciw wypadaniu, to coś sprawia, że mam wrażenie, że jednak fajniejszy jest ten szampon do włosów brązowych. Wydaje mi się, że on jakoś fajniej oczyszcza te włosy, że jest jakoś bardziej wydajny, że ta konsystencja taka bardziej przeźroczysta, żelowa, bardziej mi po prostu odpowiada, ale obydwa te produkty myślę, że są w ogóle warte polecenia. Naszła mnie generalnie taka refleksja, że te szampony z Yves Rocher, które dotychczas używałam, one są dobre, natomiast nie czuję, żeby one czymś się wyróżniały, choć jak na przykład ma to miejsce w przypadku odżywek do włosów, do których również dojdziemy. Także szampony jakby nie robią mi, wiecie, no nie uważam, żeby były jakieś bardziej wyjątkowe, tak? Jest wiele innych kosmetyków z Yves Rocher, które uważam, że faktycznie czymś się wyróżniają. Jeśli chodzi o szampony, to ostatnim szamponem, którego używałam, jest szampon z pokrzywą oczyszczający. I tutaj kilka z Was napisało mi, że samo Yves Rocher mówi, żeby używać tego szamponu co 3 dni. To nie jest tak. Oni napisali tam w tych wskazówkach, żeby używać tego szamponu co 3 dni, raczej inaczej, żeby myć włosy co 3 dni, bo wtedy one będą się mniej przetłuszczały. Zbyt częste mycie włosów je przytłuszcza. Natomiast nie do końca napisali, żeby stosować ten szampon co 3 dni. No to jest taka, inaczej, zdanie brzmi. Myj włosy maksymalnie 3 razy w tygodniu, ponieważ zbyt częste mycie sprawia, że włosy szybciej się przetłuszczają. I co muszę powiedzieć o tym szamponie z pokrzywy? Tutaj mamy 300 ml, cena regularna to 13,90. Szampon ma za zadanie głównie te włosy oczyszczać i zapobiegać im przetłuszczaniu. Ja go używałam codziennie, w związku z tym on te moje włosy przesuszał. Aha, nie powiedziałam Wam, wszystkie te szampony nie zawierają SLS-ów. On te włosy przesuszał, ale co muszę Wam powiedzieć? Zapach był bardzo ok, szampon był przeźroczysty, szampon bardzo fajnie włosy oczyszczał i uważam, że ten szampon będzie świetny dla osób, które faktycznie myją włosy rzadziej lub stosują jakieś tłuste kuracje na włosy i potrzebują później konkretnego produktu o dosyć intensywnym działaniu oczyszczającym. I myślę, że właśnie dla takich osób ten szampon się sprawdzi rewelacyjnie. Natomiast dla osób, które chcą myć włosy nim codziennie,
Absolutnie to po prostu nie jest taki produkt. To była też moja wina, że jednak używałam go codziennie. Nie wiem, zabrakło mi totalnie wyobraźni. I wspominałam Wam też o tym szamponie przy jakiejś tam innej okazji, w innym filmie, że nawet mój mąż po raz pierwszy, kiedy jesteśmy małżeństwem, zgłosił sprzeciw, że on już nie chce tego szamponu używać, bo drażni go jego konsystencja i ten szampon mu nie pasuje. To była wyjątkowa sytuacja w naszym domu, więc chyba coś jest na rzeczy. Ja do szamponu z pokrzywy nie wrócę, do szamponu rewitalizującego tego anti-age też nie wrócę, do szamponu przeciw wypadaniu nie wrócę, do szamponu, do włosów brązowy, powiem Wam, że nie wykluczam, że kiedyś wrócę. Także tak wygląda moje podsumowanie, jeśli chodzi o szampony. Teraz dojdźmy do bardzo drogich kosmetyków, jakimi są maski. Powiem Wam, że ceny tych masek już naprawdę dla mnie są oderwane od rzeczywistości, zważywszy na ich pojemność, bo pojemność tych masek to zazwyczaj 150 ml. W ofercie mamy raz, dwa, trzy, cztery? Cztery. Cztery maski. Ja używałam trzech. I pierwsza maska to jest właśnie maska zwiększająca gęstość, czyli z tej serii Anti-Age. I ona kosztuje 32 zł. Także no, dużo. I muszę Wam powiedzieć, że najbardziej w tej masce zachwycała mnie jej konsystencja. Bo to nie jest ani rzadka maska, ani za gęsta maska. Dla mnie ta maska ma konsystencję nawilżającego kremu do twarzy. I to powoduje, że szalenie łatwo się ją aplikuje na włosy. I to również z kolei powoduje, że przy używaniu regularnie, codziennie, przy tak długich kłakach jak moje, to był stosunkowo wydajny produkt, o dziwo. Może nie super wydajny, ale naprawdę przyzwoicie wydajne. Ja ją bardzo lubiłam. Ona u mnie nieraz była w ulubieńcach. Ona dawała mi bardzo... Ja jej nigdy nie nakładałam na nasady. Ona dawała mi taki bardzo ładny efekt wygładzenia, błyszczenia na włosach. Naprawdę jest ta maska warta polecenia, mimo tak drogiej ceny, ale dalej 32 zł w regularnej cenie to nie bardzo. I ona faktycznie, ona pachniała tak lekko kwiatowo. I powiem Wam, że ten efekt był bardzo, bardzo pozytywny. I nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do niej wrócę, choć na razie mam zajawkę na odżywki. Drugą maską, którą używałam, była to jedwabista maska odżywcza. Ona jest bodajże z owsem. I pech chciał, że ja ją używałam w trakcie stosowania tego szamponu z pokrzywy. I muszę Wam powiedzieć, że po pierwsze bardzo mi nie odpowiadał jej zapach. Ten zapach dla mnie był szalenie intensywny. Nie wiem jak pachnie owies, ale to był taki zapach intensywnie jakby kwiatowy. Przeszkadzał mi. I byłam z niej niezadowolona. Miałam wrażenie, że nawet jeżeli wiecie, ten szampon oczyszczający z pokrzywy, te włosy w jakimś stopniu przesuszał, to ta maska nakładana codziennie powinna te włosy wygładzać. Ona tego nie robiła. Końcówkę jej wymieszałam z takimi ampułkami z Arctego, tak to się chyba nazywa, Dream Lotion, coś takiego może? No może inaczej to się nazywało. I też to nie zrobiło na mnie szału. Jakoś mi ta maska nie pasowała. Miałam wrażenie, że ona bardzo intensywnie pachnie i ona nic mi nie robi na włosach. I zdecydowanie jej nie polecam. I ona jest troszeczkę tańsza, bo jest na to 29,90. Opakowanie oczywiście także 150 ml. Ale jakoś mnie do niej totalnie nie ciągnie. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia. Podzielcie się ze mną nimi, jeżeli takowe istnieją. Ostatnia maska jakby z tej serii słoiczkowej jest to maska odbudowująca do włosów. I tej nie stosowałam. Ale mamy jeszcze jeden produkt, a więc Super Hiper, dwufunkcyjny produkt, maseczka z glinką marokańską do twarzy i włosów z olejkiem arganowym. To cudo, ma pojemność 100 ml, a cena regularna to aż 50 zł. To pachnie bardzo intensywnie, ojejku, tak intensywnie, że głowa mała. Konsystencję ma dziwną, taką rzadką, błotnistą. Jest to bardzo specyficzny produkt. Ja kiedyś robiłam 100 lat temu recenzję tego w kategorii twarzy i również o tym produkcie Wam jeszcze opowiem, jak będę omawiała kosmetyki do twarzy, teraz się skupię na włosach. Efekt na włosach daje to super, ale pachnie tak intensywnie, że trudno było mi wytrzymać z tym na kłakach. Wanna była w kolorze błota, błota i jeszcze raz błota. To błoto stosunkowo dobrze z tej wanny się spłukało, aczkolwiek widok całej białej wanny w błocie mnie troszeczkę odstraszał, ale powiem Wam, że wygładzenie, błysk. To były włosy jak z reklamy Pantene. Jak bum cyk cyk. Moje oczywiście włosy.
Było jak z reklamy Pantin. Wiecie, o co chodzi? One po prostu były tak niesamowicie gładziutkie, błyszczące, bez później nakładania żadnego serum, żadnego dodatkowego produktu, żadnego sprayu, żadnej kuracji. Wyglądały jak z reklamy. Więc jeśli Wam nie szkoda tyle pieniędzy, to myślę, że ten produkt, i nie boicie się tego odpychającego zapachu, absolutnie nie polecam tego produktu dla migrenowców, to myślę, że ta maska jest najciekawszym produktem do wypróbowania, choć ta zwiększająca gęstość również jest ekstra. I lecimy szybciutko do odżywek. I muszę Wam powiedzieć, że w odżywkach z Yves Rocher po prostu się zakochałam i teraz zamierzam nie kupować masek, a właśnie kupować odżywek. Odżywki. Odżywka chroniąca blask do włosów farbowanych, 150 ml, cena regularna 13,90 i ona zawiera łuk. Się doczepiłam do tego łopianu, łuk. Zapach super, taki trochę ziołowy, trochę coś mi przypominał, trochę przypominał mi jakieś odżywki sprzed lat. Słuchajcie, genialna. Ja przypominam, nie mam włosów farbowanych. Naprawdę świetna odżywka. O dziwo wydajna, mimo że 150 ml. Kremowa, konsystencja przyzwoita, nie za rzadka, nie za gęsta. Pięknie włosy były, błyszczące, ładnie pachnące, takie wygładzone. Naprawdę super produkt. Bardzo, bardzo Wam ją serdecznie polecam. Coś sprawia, że ja mam ochotę kiedyś ją kupić. Oczywiście teraz na razie chcę przetestować te wszystkie, wiecie, inne odżywki, jakie ma Yves Rocher w swojej ofercie. Natomiast, no czy ona mi pomogła w przypadku farbowanych włosów, no to trudno stwierdzić, bo farbowanych nie mam. Ale naprawdę świetny błysk, świetne wygładzenie, łatwiejsze rozczesywanie. Super! Druga odżywka, którą na razie używałam, to odżywka odbudowująca, a więc właśnie z tej serii, z której mamy maskę, której z kolei jeszcze nie używałam. 150 ml, cena 13,90 i powiem Wam, że też jest super. Ma dużo mniej dla mnie atrakcyjny zapach. To jest jakiś taki nijaki. On zawiera, ta odżywka zawiera olej żożoba, jojoba i naprawdę jest świetna. Włosy pięknie są wygładzone, są błyszczące. Bardzo jestem z niej zadowolona i bardziej bym się skłaniała do tej, do włosów farbowanych, zamiast tego super zapachu. Tutaj ten zapach mnie nie rzuca na kolana, ale działanie jest jak najbardziej na plus. Druga świetna odżywka. Morał z tych odżywek jest taki, że zdecydowanie polecam właśnie odżywki, nie maski. Co jeszcze mi zostało? Jeszcze mam jakąś kupioną odżywkę i ona jest bodajże, słuchajcie, do włosów nadająca blask z nagietkiem. O ile się nie mylę, to siedzi w moich zapasach. Tak, siedzi w moich zapasach odżywka z nagietkiem, także tej recenzji również możecie się spodziewać. Na pewno nie kupię jedwabistej odżywki z owsem, bo to jest to samo co maska, a to mi nie pasowało. Nie kupię również odżywki do włosów kręconych, przynajmniej tak podejrzewam. Więc została mi jeszcze wygładzająca odżywka 48 godzin z ziaranami gombo. Została mi ta z nagietkiem i coś jeszcze mi zostało, moje drogie. Czekajcie, bo oni tutaj tak dziwnie. I wygląda to, że to już wszystko. Że już nic innego mi nie zostało do przetestowania. Kochani, w tym momencie zakończyliśmy jako taką kategorię włosy, pielęgnacja włosów. Została nam jeszcze, jeśli chodzi o tematykę włosów, kurację. Ale do kuracji powrócimy w innych filmikach, czyli będzie to serum, olejki i tym podobne rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli macie jakieś inne opinie na temat tych produktów, o których Wam dzisiaj wspominałam, to czekam na Wasze komentarze, z przyjemnością poczytam i myślę, że też inni mogą na tym skorzystać. Dziękuję, do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, pa, pa!